Pan Marcin Ludwicki, witam serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry. Historię zazwyczaj pan opowiada, ale czasami też coś napisze. Tak, to prawda. Jest kilka książek, jestem pod wrażeniem Niezatapialni i Łódź podwodna, ale dzisiaj koncentrujemy się na książce Płonące pustkowie, Warszawa od upadku powstania do stycznia 1945 roku, relacje świadków, najbardziej poruszające, relacje świadków, książka, tak, która jest przez to barwna, żywa i dynamiczna. No, to muszę powiedzieć, że zbieranie materiałów było żywe, barwne i dynamiczne. Choć oczywiście pytanie, czy no nie jest to tak trochę za lekko powiedziane w zetknięciu z tematem płonącej Warszawy, niszczonej Warszawy, nie tylko płonącej, tylko niszczonej. No, ale muszę powiedzieć, że tak, że to było odkrycie. Te relacje, część z nich, jest tak, że przy pisaniu książki najlepsza, czy najbardziej odkrywcza część to jest to zbieranie materiałów, potem pisanie już pewnie trochę mniej, ale muszę powiedzieć, że zwłaszcza w tym przypadku te materiały, to jak to się odkrywało przede mną trochę, każda relacja dawała coś nowego, no i układało się w całość, jakąś całość jednak, no wciąż niepełną oczywiście, też trzeba powiedzieć, że wiele z tych relacji po prostu już, wielu z relacji nie będziemy nigdy mieli, ponieważ już powstańcy nie żyją, tak, czy osoby, które brały w tych wydarzeniach udział, już po prostu nie żyją, natomiast... No to tak, to jest piorunujące wrażenie, muszę powiedzieć, miejscami. Ten obraz pustej, płonącej Warszawy. Ale w tym tragizmie także pan pamięta o tym akcencie, aspekcie ludzkim, że są uczucia, jest także uśmiech, jest także spojrzenie ponad tę tragedię. I to też jest poruszające w obliczu tej tragedii, ta codzienność emocji. Tutaj trzeba powiedzieć, że emocji tam jest co niemiara. No przepraszam, właśnie to jest tak, to się bardzo łatwo mówi w Warszawie 2019 roku, kiedy właśnie nadeszła wiosna, tutaj jest pięknie, piękna pogoda i nie ma wojny, tak? To się wszystko bardzo łatwo mówi, natomiast no faktycznie emocje być muszą, bo to jest 63 dni po powstaniu. Tak, to co w ogóle mnie, i od tego zaczynam książkę, to jest, bardzo mnie to uderzyło, to jest... ten fakt, że w bardzo wielu relacjach pojawia się moment ciszy. To, że po 63 dniach hałasu, zgiełku bomb, które też no, przez te 63 dni ludzie nauczyli się rozróżniać, tak, co który znaczy, nagle zapadła cisza. Niepokojąca cisza w tym sensie, że pamiętajmy o tym, że no tutaj umowa kapitulacyjna jest zawarta 2 października, natomiast trzeba to postanowienia tej umowy trzeba ogłosić, jest chaos informacyjny z jednej strony, z drugiej ustały działania wojenne, ludzie wychodzą nagle po 63 dniach, mogą wyjść, no i widzą zrujnowane miasto, ale mogą pójść poszukać, zacząć szukać swoich bliskich, oglądają to miasto, a potem okazuje się, że muszą z niego wyjść. I że te pogłoski różne, czy związane z nimi nadzieje, może tak to powiedzmy, że część ludności, przynajmniej część będzie mogła zostać, okazują się nieprawdziwe. Niemcy są nieprzejednani, Warszawa jest, ma być fortecą, Warszawa jest już na linii frontu, Warszawa musi zostać opuszczona przez wszystkich. No i trzeba wyjść, tak? Wyjść z tym, co się uniesie ze sobą i nie więcej, a zostaje dobytek całego życia, tak? I to są, dla mnie to były no, niesłychane te fragmenty, kiedy ludzie są przekonani, że oczywiście niedługo wrócą, ale no, co wybrać, tak? Co wziąć ze sobą? Co się stanie z tym dobytkiem? Więc zamykanie drzwi mieszkania, tak? Dawanie kluczy komuś, kto mówi, ja jednak zostaję. No tych emocji, tak, to jest... dużo. Wędrówka w nieznane oczywiście. Wychodzisz z Warszawy, wchodzisz w nieznane. Do treści za chwilę powrócę, ale nie ciekawi mnie jakby inspiracja, podjęcie tematu, który tak zryknąłem, tak bardzo nie jest poruszany. Koncentruje się tutaj sporo autorów bardziej na Robinsonach, czyli na tych, którzy postanowili w ruinach przetrwać, niż na takiej analizie związanej i z rokowaniami, związanymi z kapitulacją, czy też samym momentem doświadczenia przez powstańców i ludność cywilną, a także pracowników naukowych, biblioteki, tych, którzy chronią dziedzictwo narodowe, tego właśnie trudnego okresu. Okazuje się, że wbrew pozorom Warszawa w tej ciszy nie była taka sama, osamotniona. Tak, inspiracją
rozumiem, że od tego wychodzimy, była akcja Pruszkowska. Znaczy już wiele lat temu, pomysł ten już miałem dawno, naprawdę dawno za mną chodził. Zaczęło się od akcji Pruszkowskiej, od tego, że no, gdzieś tam się o niej mówiło, jakieś były reportaże radiowe, był taki jeden reportaż radiowy, był, jest cała, dawno wydana, ale jednak jest jakaś księga, są, jest, no, przepraszam, nie jakaś, dwutomowa księga z relacjami z akcji Pruszkowskiej. No i ta akcja Pruszkowska zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. To znaczy to, że w Warszawie zniszczonej, płonącej, opuszczonej pojawia się grupa muzealników, bibliotekarzy, pracowników naukowych, którzy starają się ocalić to, co ocalić można z dziedzictwa kulturowego. Książki, głównie książki, tak, tutaj, ale też no, jakieś dzieła sztuki. I robią to ludzie, którzy na co dzień siedzieliby, tak, w zacisznych gabinetach i zajmowali się pracą, nie wiem, katalogowaniem, pisaniem rozpraw naukowych. No, bibliotekarze, tak, też jest wspomnienie profesora Borowego, który mówi, no, to byli bibliotekarze, to często ludzie, no, którzy, no, już się niczego bibliotekarzom nie ujmując, tak, ale niekoniecznie osadzeni w rzeczywistości, tak, najsilniej. I oni to robią w warunkach straszliwego, no, zimy, tak, braku środków do życia, jakby trudnościach, powiedzmy, fizycznych, stresu potwornego. To też zrobiło na mnie wtedy wielkie wrażenie, to jak się wyjeżdżało z tej Warszawy, bo to oczywiście była twierdza i musiał, i był specjalny rygor wjazdu, wyjazdu, ale też po prostu niebezpieczeństwo utraty życia, że można było zostać w każdej chwili zastrzelonym i oni to widzieli. Tak, być zostać oskarżonym o próbę przemytu czegoś, szabrowania i po prostu zastrzelonym od tak w sekundzie. No więc to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. No i potem jest pytanie, co się jeszcze tam kryło, co tam się działo. No i stopniowe odkrywanie tego, że to, co pan powiedział, że no to nie jest tak, że 2 października skończyło się powstanie, a 17 stycznia 1945 do miasta weszły oddziały 1 Armii Wojska Polskiego, Armii Czerwonej, a ten okres tam 3 miesięcy. To jest takie wielkie nic, tak, nie wiadomo co i tak naprawdę może tam jest trochę Robinsonów. No nie, działo się zadziwiająco dużo, bym tak to powiedział. Choć oczywiście no to, zadziwiająco dużo także na skalę tego, żeby powiedzieć, że nic tam nie było, tak, to jest za dużo powiedziane. Panie Marcinie, skala zniszczeń. Mówiliśmy o bibliotece, mówiliśmy o zaangażowaniu w ratowanie polskiego dziedzictwa, ale jak się czyta te suche statystyki, które pan przedstawia, to skala zniszczeń jest porażająca. Powstanie warszawskie, zniszczone miasto i na tragedii ludzkiej mocno się zawiesza ludzkie serce. A okazuje się, że dziedzictwo narodowe zostało tak strasznie potraktowane. Polskość miała być tak wyczyszczona, pamięć o niej zapomniana. Tak, to tak naprawdę jest, zwłaszcza tutaj wielkie wrażenie robi zniszczenie Biblioteki Krasińskich na Okólniku. Może z kilku powodów pewnie. To jest taki symbol. Po pierwsze dlatego, że ona, to było takie dziecko Edwarda Krasińskiego. On nie miał swoich dzieci i wybudował bibliotekę, która była takim jego dzieckiem. Tam były zbiory rodziny od XVI wieku zbierane i wybudował ją tak, żeby ona przetrwała. Tak, jakiś pożar, jakieś nieszczęście, jakieś kataklizmy. Okazało się, że jednak nie, że jednak Niemcy potrafili uporać się z problemem żelbetowych stropów i tak dalej. Spłonęła całkowicie, dokładnie nie wiemy, co spłonęło. No właśnie to jest jakby porażające, że ona spłonęła właściwie cała. Tam się naprawdę bardzo niedużo ocalało, zwłaszcza rękopisów. I co tam było, nie wiadomo, bo ona do II wojny światowej jeszcze nie była całkowicie skatalogowana. Tak, te zbiory nie były całkowicie skatalogowane. Więc to i tutaj widać, że Niemcy się napracowali nad tym, żeby tę bibliotekę zniszczyć. To jest taki jeden z przykładów. Mamy bibliotekę na Koszykowej, która z kolei jest przykładem tego, że ten systematyczna działalność, no powiedzmy działalność niszczenia, to systematyczne niszczenie miasta, ono faktycznie było bardzo tak drobiazgowo przeprowadzone jeszcze 15 stycznia, 2 dni przed wejściem Armii Czerwonej i żołnierzy polskich do Warszawy, ono zostało podpalone. To niszczenie trwało do ostatnich chwil.
da? To też robi no, niesłychane wrażenie, to, że kiedy bibliotekarze już przyjeżdżają tego 17 stycznia na Koszykową, widzą jeszcze płonące stosy, czy no, tlące się w każdym razie, tak? Już, no, może nie płonące, ale tlące się stosy książek, które przed chwilą niemal zostały dopiero podpalone. I, no i inna rzecz, ta, która też robi wielkie wrażenie, to jest ten spór pomiędzy budowniczymi, Niemcami, pomiędzy budowniczymi Festung Warszawa, twierdzy Warszawa, czyli tej twierdzy, która ma bronić się przed nadchodzącą Armią Czerwoną, z tymi oddziałami niemieckimi, których zadaniem jest niszczenie budynków, których niszczenie nie jest potrzebne z punktu widzenia strategicznego. Są dokumenty, po prostu są depesze do Himmlera, budowniczego twierdzy Warszawa, który mówi, no niech mi saperzy wracają budować twierdzę, a niech nie wysadzają budynków ważnych, owszem, które są ważne, żeby je wysadzić z politycznego punktu widzenia, ale nie z punktu widzenia budowy twierdzy. Więc jak oni już tę twierdzę zbudują, no to nie wtedy dopiero wrócą i tam sobie wysadzają, co chcą, ale nie teraz. No to też pokazuje tę manię Hitlera, obsesję Hitlera na punkcie zniszczenia Warszawy. Tak? Cała Warszawa ma być zniszczona. Tam nie ma w ogóle być budynków, które żołnierze niemieccy w twierdzy mają mieszkać w piwnicach. Tak? Nie ma hoteli, już nie ma nic na górze. Więc to jest bardzo systematyczne, czy zniszczenie archiwum akt nowych w całości, tak? Tutaj też zniszczenie po prostu dorobku 20 lat państwowości polskiej, no to jest skala, myślę, niewyobrażalna w tym sensie, że po prostu my już nawet nie wiemy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, co żeśmy utracili. I ta wściekłość Hitlera, kiedy już Warszawa straciła, patrząc na linię frontu, tę pozycję strategiczną, i kiedy rozkazy być może nie były wypełnione, tam zostały tylko oddziały osłonowe i później sądy wojskowe nad dowodzącymi, wyroki śmierci. Mhm. No on nie został wykonany, ten wyrok śmierci, tak, na ostatnim głównodowodzącym, ale faktycznie Hitler po prostu się, to w swoich wspomnieniach pisze Heinz Guderian, że przez po prostu przez, nie pamiętam, 2-3 dni Hitler chodził w amoku wściekły na to, że Warszawa się poddała, że dowództwo się wycofało. I Guderian jest zdziwiony tym, mówi, no, poddanie twierdzy Warszawy, ono nie miało znaczenia z punktu widzenia strategicznego, tak? No to nie było tak ważne wydarzenie, a on po prostu chodził wściekły i szukał winnych i no, wylewał przez kilka dni swoją wściekłość, szukając winnych tej klęski warszawskiej, tak? No nienawidził Warszawy i miasto miało zostać całkowicie unicestwione. Prawie to się udało, no umówmy się, że no to co zostało, to coś mamy, ale mało mamy. Sporo relacji świadków związanych właśnie z tym dniem już ciszy, kiedy obecność w mieście była niemożliwa, tylko za okazaniem przepustek, nawet i pracownikom biblioteki w końcu tych przepustek nie chciano przedłużyć. Były wielkie problemy. To wielkie zadziwienie, że Aleja Szucha w sumie funkcjonowała do końca z siedzibą, tak, gestapo. Tak. Tak, z tym, że już takim gestapo złagodniałem. To też się pojawia w tych relacjach osób, które zostały... no to mówimy o osobach... Mamy relacje Polaków, którzy po prostu byli przywożeni przez Niemców z obozów w Pruszkowie czy z okolicznych miejscowości w Łapanii po to, żeby pracowali przy budowie twierdzy, czy po to, żeby pracowali, tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy, po to, żeby pracowali przy rabunku po prostu Warszawy. Tak? Tutaj my mówimy o zniszczeniu, ale przed zniszczeniem plan był taki Himmlera, że Hitlera oczywiście też, wszystko coś, co można wywieźć, wywozimy wszystko, co ma jakąkolwiek wartość dla no już raczej zjeżdżającej Rzeszy, raczej przegrywającej wojnę. Wszystko, co możemy, wywozimy do Rzeszy. Więc oni byli przywożeni. No i faktycznie są te relacje, których jest takie zdziwienie. O Boże, gdzie nas przywieźli do Szucha? No to jest najgorsze miejsce, na jakie do jakiego mogliśmy trafić. A potem z drugiej strony jest takie, no dobrze, no ale chyba nas nie wieźli po to, żeby nas tutaj rozwalić na tego Szucha. Faktycznie okazuje się, że nie po to ich wieźli. I też jest to zdziwienie, że ci Niemcy właśnie siedzący w tym no, symbolu terroru i symbolu eksterminacji ludności Warszawy i armii, tak, czy ruchu oporu, ci Niemcy, oni są nagle tacy bardziej, kurczę, uprzejmi, da się z nimi rozmawiać, już nie są tacy pełni buty i tacy hardzi. Ale tak, faktycznie to funkcjonuje do końca.
relacje międzyludzkie, między żołnierzami niemieckimi albo wojskami niemieckimi a powstańcami. Kiedy nastąpiło zawieszenie broni, to nie zakończyło to wzajemnego ostrzeliwania się. Snajperzy niemieccy dalej szukali swoich ofiar i dochodziło do drastycznych i bezsensownych sytuacji zabicia osób z ludności cywilnej, ale także i powstańców. I później też ta zemsta powstańca. To odbywało się też w tej ciszy, bez, podejrzewam, powiadomienia nawet dowództwa o takich sytuacjach. Tak. Jak to się stało, że nagle można było spojrzeć sobie w oczy, jednak te sytuacje związane z rzezią Woli, to wszystko było przecież w sercach tam mieszkających, a jednocześnie ten kontrast, kiedy po wyjściu z Warszawy, tak ludność cywilna, jak i powstańcy mieli do czynienia z ludnością, która tej wojny nie doświadczyła w taki sposób i była na to nawet obojętna. Tak, to co pan powiedział bardzo słusznie, te relacje międzyludzkie są zadziwiające. To też jest takie duże odkrycie, kiedy się czyta te wspomnienia, że kończą się działania wojenne, cichną strzały. Oczywiście tam, to co pan mówił, też nie wszystkie, powiedzmy, te strzały ucichły. Natomiast nagle ci żołnierze wychodzą do siebie, tak? Powstańcy są sami niektórzy zdziwieni, że my mamy jeszcze papierosy, oni mają wódkę, no to zaczynamy się wymieniać. I Niemcy z kolei zdziwieni zaczynają po prostu chodzić po tych pozycjach powstańczych, po Warszawie, po tej części powstańczej, powiedzmy. I po prostu oglądają, co tam się dzieje. Tutaj trzeba też powiedzieć, że a propos tej rzezi Woli i w ogóle tych udziału w kapitulacji oddziałów pomocniczych Waffen-SS, że to był bardzo ważny punkt w kapitulacji, w rozmowach kapitulacyjnych między pułkownikiem Rankiem Osmeckim i von den Bachem, żeby właśnie ze względu na te straszne doświadczenia, jakie ludność Warszawy miała z tymi oddziałami narodowościowymi SS, nie będzie tam tych oddziałów, przy kapitulacji nie będzie oddziałów, będą tylko oddziały Wehrmachtu. Von den Bach się strasznie obruszył na to, tak, bo on sam był nosił mundur SS i niech sobie panowie może jakiegoś innego generała poszukają do rozmów, skoro się tutaj panu nie podoba. Natomiast tutaj faktycznie to zostało przez stronę polską wynegocjowane, że kapitulację odbiera Wehrmacht, nie te oddziały. Bo właśnie tutaj, jak mówił w tych rozmowach Iranek Osmecki, że no to już jest po prostu zbiorowy uraz, tak? Ta ludność już tak się wycierpiała od nich, jakie są wspomnienia. No, muszę powiedzieć, że to też mnie dziwi. Te różne sytuacje, w których nie wiem, lekarz niemiecki bierze polskiego powstańca rannego, każe go zanieść do szpitala, tam jest chłopak operowany. Z drugiej strony mamy sytuację, kiedy rodzina jakaś z Warszawy przychodzi do Podkowy Leśnej, tam pukają do jakichś drzwi, otwiera elegancka pani, tak, i mówi, że ich nie przyjmie, ponieważ przed chwilą miała pastowanie podłóg. Cóż można powiedzieć, ludzie są bardzo różni, tak, i nie ma samych sytuacji bardzo wyrazistych. Bo są też, oczywiście potem się okazuje, tak, ktoś innych ich przyjmuje, też są, jest sporo dobrych Niemców, jak się okazuje też w Warszawie, no też są sytuacje zgoła inne, tak. To ta przytoczona tutaj przed chwilą tego strzału snajpera niemieckiego, potem poszukiwania przez powstańców tegoż właśnie snajpera, który przed chwilą zestrzelił polską dziewczynę. No po prostu to jest tyle historii, są tak różne, tutaj nie sposób dać jakiegoś jednego prostego mianownika, tak? Jeżeli chodzi o te relacje międzyludzkie. Czas komunizmu, PRL-u, to jest ta przepaść, która nie pozwoliła zebrać tych wszystkich świadectw i stworzyć Muzeum Powstania Warszawskiego w konkretnym, odpowiednim czasie. Ale też na szczęście tych świadectw jest na tyle dużo, że możemy odtworzyć tamten czas, pokazać jego tragizm, ale przede wszystkim życie mieszkańców Warszawy i powstańców. To jest najbardziej poruszające, jak byli związani z miastem, jak byli związani ze sobą. Także tragizm, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludność cywilną, kiedy powstańcy sądzili, że gdy będą opuszczać Warszawę, nie będą ich żegnały uśmiechy. A okazało się, że i było błogosławieństwo księdza, które kazało im stanąć w szyku, w godności. No tak, i tutaj też jest to, że ludność
dopóki, mimo że jeszcze w czasie trwania powstania Niemcy wzywali ludność cywilną do tego, żeby wyszła z miasta, ludzie, czy 1 października jeszcze, ludzie nie chcą wychodzić z miasta, ludzie chcą być przy żołnierzach, też no nie wiedzą, co ich czeka przy wyjściu, no to mamy 5 lat od okupacji, prawda? Nie wiemy, dokąd nas wywiozą, nie wiemy, czy nas nie rozdzielą, nie wiemy, co się stanie tuż za rogatkami Warszawy, tak? Czy tuż za barykadą, czy nie wchodzić przez rogatki, tylko tuż za barykadą powstańczą, kiedy przejdziemy na stronę niemiecką. No i to jest też no niesamowite ta ciągła nadzieja, że nawet jak już trzeba wyjść, jak wiadomo, że wszyscy muszą wyjść, to zostańmy jeszcze chwilę, może to cofną, może się okaże, że nie, my akurat nie musimy wychodzić, poczekaj, jest duża kolejka, nie dzisiaj, jutro, tak, pójdziemy, no bo nie będziemy czekać. No to są wstrząsające relacje, to pokazują tego, jak straszna jest wojna, tak, i tego, że po prostu ludzie zostają wyrwani z całego ich świata. To jest z tego świata, który już tak naprawdę, no to też ta Warszawa przecież była zniszczona i to jest jedna bardzo też charakterystyczna relacja jednego chłopaka stamtąd, który wychodzi, nie jakby, po prostu wychodzi z tych ruin 2 października. Widzi, że jest po prostu zniszczona, tak? Jest potwornie zburzona miasto, jego miasto jest potwornie zburzone. I mówi, dobra, no ale mówili, że będziemy mogli dostać, to zostajemy. Będziemy mieszkać w ruinach, będziemy mieszkać w tym, co jest. No i co ich to obchodzi? No i nie, okazuje się, że ich obchodzi, muszą wszyscy wyjść, tak? I teraz nagle... No to jest jedna rzecz, bo tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że prawda, dramat starszych ludzi, dramat tych, którzy są niedołężni, których nie ma kto wyprowadzić, bo to też były te oddziały osłonowe batalionu Kiliński, który zostaje już po wyjściu żołnierzy Armii Krajowej i ma no, pełnić takie trochę funkcje żandarmerii takiej polskiej, ale też pomagać pielęgniarkom polskim, które zostały, które ewakuują szpitale, bo gdzieś tam w domach są starsi ludzie, którzy zostali, których nie ma kto wyprowadzić, którzy krzyczą, tak, bo zostali sami, ale też są tacy, którzy nie chcą wyjść. To jest też taka historia tej pani, która mówi, ja nigdzie nie idę, tak, i postara się popełnić samobójstwo. Kilka razy, za każdym razem nieskutecznie, tak, ale no to pokazuje po prostu dramat całej ludności cywilnej. To jest, bo łatwo się mówi, prawda, wyjdziemy, no jeszcze jesteśmy, też wspomniałem powstańców, którzy mówią, dobra, ja się cieszyłem z tego, że był koniec powstania, miałem 19 lat, nie zginąłem, teraz się poddajemy, pojedziemy gdzieś do niewoli, dobrze, przynajmniej żyjemy, jakoś będziemy żyć, udało się tutaj, uda się i tam. Są takie postawy, no ale to są chłopaków, powiedzmy 19-letnich, a inna jest oczywiście no, starych ludzi, tak? Każdy ma swoją, przepraszam, już tak przedługo mówię, ale po prostu każdy ma swoją historię i każda jest dramatyczna. I historia Ślązaków w niemieckich mundurach, którzy też tam się pojawili i to świadectwo ich obecności, gdzie w oddziałach narodowościowych właśnie także, no nie w tych liniowych z Ukraińcami, Białorusinami czy Azerami, ale także byli Ślązacy. To też jest bardzo poruszający obraz Warszawy od upadku powstania do stycznia 1945 roku i obraz walających się szkiców Norwida, ratowanych z pożogi już nawet nie wojennej, ale szabrowników. No tutaj trzeba powiedzieć, że kto mógł, to było ryzykowne, tak? Wejście do Warszawy było ryzykowne, bo to się wiązało z wyrokiem śmierci, jeżeli się spotkali Niemcy, więc to jest oczywiste, że kto się decyduje na wyjście do Warszawy, ten podejmuje duże ryzyko, więc no, szabruje się wszystko, co jest do wyszabrowania. Pamiętajmy o tym, że pod Warszawą, tak, już w najbliższym sensie z Warszawy jest cała ta, czy duża część tej wysiedlonej ludności, większa część, która czeka, coś się stanie, tak, jak najbliżej przytulmy się do jakiejś miejscowości tuż przy Warszawie, no bo przecież za chwilę wejdą Rosjanie. Nikt nie spodziewał się, że to będzie tak długo, że front będzie stał tak długo za Wisłą. Raczej sądzono, że to będzie, nie wiem, tydzień, 10 dni, 2 tygodnie może i już wracamy, tak? Niemcy pogonieni, wchodzą Rosjanie, my wracamy do domów. No ale ci ludzie, każdy chce się dowiedzieć, co z jego domem, każdy, jeżeli ma okazję, no to i płaci naprawdę dobrze, tak? Bo to było ryzykowo wyjście do miasta, no też wiąże się z kosztami, tak? Dlatego szabrownika też musi dać łapówkę
w urzędzie wystawiającym przepustki. No to jest jakby cała, jakby długa, są różne tak te historie tych szabrowników. No ale to, to są wielkie koszty. No ale każdy chce coś tam wyciągnąć swojego z domu, tak? Coś ocalić, wreszcie coś po prostu kupić, tak? Tutaj no, to szła zima. Każdy mógł wynieść, to też są niesłychane historie, każdy może wynieść tyle, ile uniesie i każdemu się wydaje, że uniesie dużo, tak? To jest ten obraz, który nam do mnie no, bardzo mocno przemówił, jakaś staruszka, która niesie zegar, tak, z wahadłem stojący, taki pokojowy. No nie, i jakieś w ogóle były części marmurowe, bardzo ciężkie, ona go niesie. W końcu widzi, że nie daje rady. To opisywała dziewczyna, która przy niej szła i stawia go gdzieś tam w bramie i słychać w tej właśnie, w tej ciszy tykający zegar, tak? One przychodzą. Czy ta dziewczyna, która w końcu ma piękny warkocz, przy wyjściu decyduje się ten warkocz obciąć, ale zabrać go, chce go po prostu ten warkocz wziąć ze sobą na pamiątkę, chce go mieć przy sobie, pada deszcz, kiedy one wychodzą, ten warkocz, nawet ten warkocz jej ciąży i w końcu ten warkocz porzuca, tak? I to zresztą tutaj też w tych relacjach jest bardzo dużo tych wspomnień po drodze, której szliśmy, tam na Pruszków, na Ożarów, po drodze, po której szliśmy, walało się mnóstwo dobytku ludzi, którzy po prostu w drodze porzucali to, co ze sobą dźwigali, no. Poruszająca historia, no poruszające właśnie historie, relacje świadków. Płonące Pustkowie, Warszawa od upadku powstania do stycznia 1945 roku. Dziękuję za tę opowieść. Nasz gość Marcin Ludwicki na naszej antenie. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję, kłaniam się.